Szaleństwo w polskich górach. Ceny biją rekordy Zakopane. Rosną ceny nieruchomości. Skok nawet o 70%. Nieruchomości w Zakopanem cieszą się ogromnym zainteresowaniem zarówno Polaków, jak i klientów z zagranicy. Doprowadziło to do wzrostu w cen działek i mieszkań, w niektórych miejscach nawet o 70%. Od pół roku ceny działek i mieszkań pod Tatrami rosną o kilkadziesiąt procent, w tym działki widokowe budowlane nawet o 70%. Oceniają agenci nieruchomości z Zakopanego. Dodali, że nieruchomości te kupują głównie Polacy, ale też klienci zagraniczni o polskim pochodzeniu. Renata Wiader z zakopiańskiego biura Perfect Nieruchomości zauważa, że od listopada ubiegłego roku obserwowane jest bardzo duże zainteresowanie zakupem nieruchomości na Podhalu, natomiast jeżeli chodzi o sprzedaż działek, to wielu właścicieli wycofuje się, a zdecydowani na sprzedaż podnoszą ceny w zależności od atrakcyjności lokalizacji. Według agentów nieruchomości ceny działek i mieszkań pod Tatrami wzrosły średnio o 20-40%. A jeżeli chodzi o budowlane działki widokowe, to ceny w niektórych przypadkach wzrosły nawet o 70%. Popyt jest bardzo duży, chodzi zarówno o mieszkania, domy, jak i działki budowlane, a nawet rolne, oceniła Wiader. Dodała, że sprzedawane są masowo małe mieszkania w centrum Zakopanego w starym budownictwie z wielkiej płyty, jak i nowe apartamenty na obrzeżach miasta w cenie od 16 tysięcy za metr kwartale. Ceny gruntów rolnych pod Tatrami wahają się od 100 zł za metr kwartale, a grunty budowlane sprzedawane za od 800 zł za metr kwartale. Na obrzeżach Zakopanego. Jak chodzi o mieszkania i apartamenty, to ceny są bardziej zróżnicowane, w zależności od lokalizacji i udogodnień. Te zlokalizowane w centrum Zakopanego sprzedawane są nawet za 30 tysięcy złotych za metr kwartale. Poinformowała agentka z biura Perfect Nieruchomości w Zakopanem. Rosną ceny materiałów budowlanych. Szefowa biuro nieruchomości Remax Duo Marta Zagórska, posiadająca biura w Zakopanem, Nowym Targu i Krakowie, powiedziała, że ceny nieruchomości pod Tatrami zdecydowanie poszły w górę, choć jest to kwestia indywidualna, w zależności od lokalizacji. Wzrosły ceny nie tylko działek, ale i mieszkań do tego stopnia, że deweloperzy, mając trudności ze wzrostem cen materiałów budowlanych, wycofywali się często z umów przedwstępnych ze swoimi klientami, nawet decydując się na zwrot wpłaconych kwot i szukają nowych nabywców, których bez problemu znajdują, powiedziała Zagórska. Oceniła, że to, co dzieje się na rynku nieruchomości, ma związek z sytuacją gospodarczą wywołaną pandemią. Wiele osób decyduje się bowiem na wypłacenie swoich oszczędności z np. lokat i inwestuje właśnie w nieruchomości. Ponadto wiele osób, przebywając w izolacji, w mieszkaniach zaczęło doceniać kontakt z przyrodą, dlatego popularnością cieszą się działki nie tylko budowlane, ale i rolne, gdzie można przebywać na łonie natury i cieszyć się przyrodą, dodała. Zdarzają się nawet klienci, którzy przebijają złożone wcześniej przez innych oferty kupna. Nieruchomości pod Tatrami kupują głównie Polacy, chociaż są też klienci zagraniczni o polskim pochodzeniu, powiedziała Zagórska. Zaznaczyła, że dużo mieszkań na sprzedaż pojawiło się również w Krakowie w związku z przestojem w turystyce.